starostwie powiatowym odbyła się konferencja podsumowująca dotychczasowe działania podjęte w ramach projektu Zapobieganie chorobie nowotworowej płuc poprzez poprawę dostępności do specjalistycznych badań medycznych oraz wielopoziomową edukację zdrowotną w powiecie polkowickim. W trakcie konferencji, będącej jednocześnie pierwszym spotkaniem powołanej przez starostę polkowickiego Marka Tramś Powiatowej Rady Zdrowia, omówiono szereg zagadnień związanych z realizacją projektu, m.in. efekty przeprowadzonych dotychczas badań profilaktycznych. W ich wyniku zdiagnozowano raka płuc u 8 osób. Ponadto wykryto 201 innych chorób płuc, 252 schorzenia kardiologiczne. U 2 osób wykryto przepuklina, a u 320 schorzenia współistniejące. Takie efekty z całą pewnością należy uznać za sukces. Operator mówi o wskaźnikach. Operator, czyli ten, który daje na to pieniądze, mówi o wskaźnikach, ale ja zdecydowanie wolę mimo wszystko to słowo sukces. No jest to sukces, mimo że w takiej materii, że wykrywa się choroby. Ale proszę sobie wyobrazić, gdyby nie było tego projektu, gdyby te osoby nie przyszły, czy tych chorób by nie było? Byłyby, tylko w momencie, gdyby się ukazały pełnoobjawowe schorzenia, dla wielu z tych osób szanse na zdrowie były znacznie mniejsze, a w przypadku chorób nowotworowych, w przypadku raka płuca, czyli w tych 8 przypadkach, dla wykrycia tego schorzenia to jest dla tych osób życie. Tak jak pan profesor dzisiaj mówił na konferencji, jeżeli guz ma więcej niż 1 cm, szanse na przeżycie jest znikome, bo rak jest niestety śmiertelny. Już dotychczasowe efekty badań wskazują jasno, że warto by je organizować, a przecież one cały czas trwają i prawdopodobieństwo wykrycia kolejnych schorzeń u kolejnych pacjentów jest duże. Zdrowie człowieka, zdrowie ludzkie jest to taka dziedzina i taki kierunek, który zawsze wzbudza emocje, zawsze wzbudza dyskusje, bo tak jak ktoś kiedyś mądry powiedział, w Polsce mamy 40 milionów żyjących lekarzy i 40 milionów żyjących prawników, ale już zupełnie poważnie to... Myślę, że każdy z nas po prostu dba o swoje zdrowie, szanuje to zdrowie i chciałby, aby ten stan zdrowia był jak najlepszy. Dlatego też wzbudza to tak duże emocje. I bardzo się cieszę, że właśnie z tym naszym programem trafiamy w te emocje, trafiamy w te zainteresowania, bo pokazują to liczne wypowiedzi osób, które palą papierosy, osób, które paliły papierosy, które boją się, że gdzieś pozostawiło to jakiś ślad albo pozostawia w dalszym ciągu, jeżeli są to dalej palacze. I to może ta bojaźń i to zainteresowanie swoim stanem zdrowia to tylko dobrze dla naszego programu, bo to po prostu przekonuje nas i utwierdza, że warto było ten program się starać i warto było go po prostu realizować. Wyniki badań przedstawione podczas konferencji są ewidentnym dowodem na to, że nie badamy się dostatecznie często. Co za tym idzie, niewielka jest świadomość, że tylko w ten sposób możemy uniknąć poważnych konsekwencji, bo im wcześniej choroba zostanie wykryta, tym większe prawdopodobieństwo jej wyleczenia. Należy o tym pamiętać. Jeżeli chodzi o pacjenta, to tak jak wspomniałem, my mamy ten charakter taki buntowniczy, można to nazwać, w związku z tym mnie się... Albo lekceważący. Albo lekceważący, no nie chcę używać takich pejoratywnych za bardzo sformułowań. W każdym razie każdy myśli, że jemu się nic nie stanie. Mamy to samo we krwi, wsiadając do samochodu, ten co pije i bierze się za prowadzenie jazdy, ten co przekracza szybkość, ten co wyprzedza na trzeciego i tak dalej, i tak dalej. Czyli mamy takie ludzkie przywary, które akurat nie w tym miejscu, jeżeli chodzi o chorobę, ta taka nie uświadomienie sobie, czym to grozi, albo lekceważenie powoduje to, że chorujemy, umieramy zupełnie niepotrzebnie, tak jakby to przyrównując do tych sytuacji drogowych, giniemy albo kogoś zabijamy. Tutaj zabijamy na przykład własną rodzinę, która może mieć duże kłopoty, dlatego że my sobie to lekceważymy. Ba, palimy papierosy, to zarażamy tym dymem otoczenie. Przecież oni tak samo wypalają razem z nami. To uświadomione. Natomiast ze strony służby zdrowia, no to ciągle widzimy te wszystkie mankamenty w
Wprowadzono teraz ten pakiet onkologiczny z różnym skutkiem. Ja się cieszę, że w ogóle, że jest, że się o tym myśli, ale dalej te mechanizmy w służbie zdrowia organizacyjne źle działają. Dalej, no, tak jak wszędzie, jest różny poziom tych lekarzy. Jedni się kształcą, mówi się, że lekarz powinien całe życie się kształcić. To jedni się kształcą i spełniają, to niektórzy sobie jak gdyby nie dorównują tej aktualnej wiedzy. Wreszcie trzecie, to jest takie lekceważenie objawów przy tym całej biurokracji i innym. Nie robią tego, co powinno jest, oni to wiedzą, ale tak jakoś byle szybciej, byle... czyli taka niedokładność, niestaranność. Ja tu mogę bardzo różne rzeczy wymieniać. W każdym razie to jest ta część, która dotyczy lekarzy, że zapominają. Wreszcie takie, powiedzmy, nieświadome pomijanie tych pewnych objawów, które są ewidentne, i nie zaniechanie jak gdyby pewnych badań czy wyznaczanie ich szybciej niż to być powinno. Projekt Zapobieganie chorobie nowotworowej płuc poprzez poprawę dostępności do specjalistycznych badań medycznych oraz wielopoziomową edukację zdrowotną w powiecie polkowickim będzie realizowany do końca kwietnia przyszłego roku. Powiatowa Rada Zdrowia, powołana do życia przez starostę, ma służyć m.in. temu, aby wypracować taki model współpracy różnych podmiotów, który pozwoli jak najlepiej wykorzystać doświadczenia zebrane podczas realizacji projektu oraz kontynuowania niektórych działań w przyszłości.